8 czerwca odbył się kolejny parafialny rajd rowerowy Nepomucen 2024. Rajd jak co rok rozpoczął się spotkaniem uczestników przed kościołem parafialnym pod wezwaniem Jana Nepomucena w Przysusze, gdzie trwały zapisy. Policja odpowiedziała o zasadach poruszania się podczas rajdu, a ksiądz proboszcz zaprosił wszystkich do wspólnej modlitwy. Tuż po godzinie 10:30 uczestnicy ruszyli na dwie trasy, dłuższe około 57 km, a krótsza około 25. Rajd odbywał się w miłej rodzinnej atmosferze, gdzie każdy uczestnik, bez względu na wiek, czuł się wspólnotą parafialną i wielką rowerową rodziną. Trasa krótsza rajdu prowadziła przez Lasy Przysuskie, wypełniane miejscami pamięci, a to wspaniała okazja do budowania tożsamości narodowej i nauki historii o polskich bohaterach. Walory przyrodnicze naszych lasów oraz możliwość spotkania z ułanami ze stowarzyszenia RAWI43 wzbudziło wiele emocji wśród najmłodszych, a pamiątkowe zdjęcie będzie przypominało o tej wspaniałej przygodzie. Tegoroczna edycja rajdu zakończyła się wspólnym posiłkiem przy przysuskiej parafii. Z niecierpliwością czekamy na kolejne edycje rajdu Nepomucen.